Chłopaki przygotowali 5 batonów i naprawdę dobrze sobie z tym poradzili. Ale ja przygotuję coś takiego bardziej dietetycznego. Przygotuję corni o smaku banana i czekolady. Na samym początku na patelnię wrzucam po szklance płatków pszenicznych, owsianych i jęczmiennych. Musimy sobie to wszystko przytostować, żeby płatki miały fajny smak. Potem wszystko wrzucamy do miski. O tak. Dodajemy szklankę zmiażdżonych, suszonych bananów. Do tego 3 łyżki zmielonych orzeszków ziemnych. Albo możecie dodać masła orzechowego. I do tego 4 duże łyżki miodu, żeby wszystko się posklejało. Mieszamy to wszystko razem na jednolitą masę. Możemy jeszcze dodać trochę masła, żeby to wszystko trzymało się kupy. I wykładamy wszystko na foremkę. Pamiętajcie, żeby to dobrze ugnieść, żeby cała masa była sztywna i się trzymała. Tak przygotowaną masę wkładam na co najmniej na pół godziny do lodówki. Kiedy masa nam stygnie, rozpuszczamy gorzką czekoladę w kąpieli wodnej. Następnie kroimy całą masę w batoniki. O tak, wyciągamy. Hopla! Teraz tylko wystarczy zamoczyć batony w czekoladzie i tak to wygląda. Jak widzieliście, przygotowanie zdrowych batonów zajęło nam tylko kilka chwil. Teraz wystarczy je zawinąć i wziąć je na siłownię albo do szkoły.